A zauważcie, tak naprawdę, tutaj w linku pod tym filmem, w opisie tego filmu na YouTubie umieszczę link do swojego filmu sprzed 5 miesięcy, w którym opowiadałem, jak aktywność słoneczna po prostu spada. I po prostu dzieje się to, co się działo po prostu wcześniej. I będą niezłe cyrki z tego powodu. No bo załóżcie, naprawdę, teraz załóżmy hipotetycznie, że globalne ocieplenie jest faktem i jest naprawdę. To zapytam się inaczej, to po jakiego grzyba ta cała termomodernizacja, o której mówią w Polsce? Że macie wymieniać okna na pięcioszybowe, drzwi na bardziej ocieplone, szczelniejsze, macie ocieplać elewację budynków styropianem 20, a nawet większym, docieplać poddasza budynków, a nawet pianować poddasza budynków. Że macie wymieniać poszycie dachowe na blachę czy coś tam. Przecież jeżeli jest globalne ocieplenie i w Polsce mają rosnąć banany i tak dalej, to zapytam się głupio, ludzie, to po jakich cholerę mamy robić tą termomodernizację, jeżeli u nas będzie gorąco? Zobaczcie sobie, jak mieszkają mieszkańcy na przykład Meksyku, Meksyku w Stanach Zjednoczonych. Tam też jest ciepło. I zobaczcie, że tam jakoś nie mają ocieplonych domów. Tam nie mają takich warstw styropianów wielkich. Ja po prostu chcę wam pić do tego, że naukowcy z NASA, ESA, JAXA i innych agencji kosmicznych wiedzą, co dokładnie się dzieje, że aktywność słoneczna spada cały czas. Najlepszy na to dowód. Górne warstwy atmosfery ziemskiej już się wychładzają. Czego to dowodzi? Bo temperatura zaczyna spadać. I powiem wam tak, za chwilę ci wszyscy pseudoeksperci, znawcy klimatu, jak ci wszyscy ekoświry, pozdrawiam ostatnie pokolenie, które nie powinno mieć dzieci i powinno wymrzeć, bo według mnie nadajecie się tylko do tego, żeby was nie było. I pozdrawiam wszystkich tych ekoaktywistów, którzy są idiotami i nie chcą pracować, bo zauważyli się, że z bycia aktywistą klimatycznym można zarobić niesamowite pieniądze, nie odprowadzać podatków, a do tego nie chodzić do pracy, bo według ekoaktywistów do pracy chodzą tylko idioci i debile. To jest wypowiedź jednego pana aktywisty, który w Warszawie był przyklejony do mostu. Nieważne którego, ale pan aktywista to powiedział. I powiem szczerze, zobaczymy, panie aktywisto, z czego będzie pan żył na emeryturze. Koniec. I przechodzimy dalej. I właśnie ci wszyscy pseudoeksperci klimatyczni, którzy twierdzą globalne ocieplenie, i wszyscy ci pseudoaktywiści klimatyczni, którzy chronią klimat, stop CO2, stop oli i tak dalej, za chwilę wyjdą na totalnych idiotów i debili. A dlaczego? No bo za chwilę globalne ocieplenie przestanie w ogóle istnieć. Będziemy mieli większy problem. Globalne oziębienie. Tendencja spadkowa, moje dzieci. Tendencja spadkowa. Ja nie mówię o tym po to, żeby mieć na YouTubie miliard wyświetleń, miliard subów i łapek w górę, bo to nie o to mi chodzi. Mi chodzi o przekaz. Mówię wam to po to, żebyście pojęli, że tak nas oszukują i urobili, że ludzie już nie umieją odsiewać ziarna od plew. Że dla nich plewa i ziarno to jest jedno to samo. Powiem wam tak. Ja robię ten film po to, żebyście sami doszli do tych samych wniosków, do których doszedłem ja. I ja w pierwszej chwili to byłem przerażony. Ja myślałem naprawdę, że zrobię pod siebie, jak to zobaczyłem. I wtedy mi się przypomniało słowo, którego użyłem jeszcze w czasach szkoły, gimnazjum. Przyszło mi żyć w czasach końca świata. A wiecie dlaczego? Bo ten świat, który nastąpi po 2024, będzie nie do odróżnienia o 180 stopni. Naprawdę. Będzie nie do odróżnienia.
Zaraz ktoś powie, ale cały czas się ociepla i tak dalej. Tak, ociepla się. Ale za chwilę tendencja nagle się odwróci. I dopiero będzie problem. No oczywiście ci wszyscy aktywiści, pseudoeksperci na początku będą gadali, że fake news, fake news, fake news. Ale oni zaczną się stopniowo, zauważycie to, usuwać w cień. A na ich miejsce wejdą propagandyści oziębienia klimatycznego i zaczną gadać, że musimy spalać więcej paliw kopalnych, palić węglem, palić wszystkim, żeby ogrzać planetę. Mam nadzieję, że ci ludzie będą wtrącani do więzień, od razu z miejsca. Nie będą mieli nic do powiedzenia, tylko będą od razu z miejsca wtrącani do więzień. Bo, szczerze mówiąc, jak do cholery jasnej chcesz ogrzać, spalając paliwa kopalne, planetę? Wielkości Ziemi. No to trochę, kurde... Co, włączycie gigantyczną farelkę? No to trochę ktoś nie pomyślał, naprawdę. No, więc ja wam tylko chcę powiedzieć w tym 7-minutowym filmie, który będzie, że obejrzyjcie sobie mój film na temat tego, że to się dzieje na naszych oczach, bo tak naprawdę, powiem wam szczerze, za chwilę sami zobaczycie, że to, co ja wtedy powiedziałem, to nagle dziwnie się spełnia i się realizuje. I ci wszyscy naukowcy, politycy, oni doskonale o tym wiedzą. A już nie mówię o prezydentach. Że za chwilę taka Greta Thunberg czy inne ekogeroje wyjdą na idiotów. Po prostu. Że za chwilę słynne How dare you to będzie postrzegane jako śmiech. Pozdrawiam serdecznie.